Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nocne Title Tuesday, aczkolwiek na YouTubie, jak będziecie oglądać, to pewnie godzina będzie różna. Nocna edycja, czyli od 23 do 1 w nocy około, nawet ciutkę po, będzie trwał ten turniej. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Witam wszystkich na żywo aktualnie na Twitchu. Dzień dobry, dziękuję za subskrypcję. Witam Michał Tal. Czysty pion więcej, dzień dobry, Kysio, powodzenia, dzięki serdeczne. Okej, okay, no to co? Gramy. Edycja popołudniowa była świetna. Przypominam, było 5 z 6, ale piękny wynik był. Zakończyło się 6 na 11. Szkoda, bo zapowiadało się na fajny rekord. No ale to cierpliwość, może jeszcze się uda. Słuchajcie, gramy. Gramy, gramy. Pierwsza partia już przed nami. Wtedy rozpoczynałem z arcymistrzem świetnym, teraz gram z zawodniczką troszeczkę, jeśli chodzi o ranking, to słabszy, ale to nieważne, tutaj trzeba grać z każdym mocno. Co to są za Londony? Okej, okay, tak, 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 a już tutaj coś analizowałem, partię wcześniej i E5 nawet wchodzi, ale zagramy mimo wszystko tak. Okej, no to dobijamy się do centrum i wszyscy są zadowoleni z tej pozycji. Tutaj to nic nie daje, tu sobie skoczek fajnie wchodzi. Wybaczcie, jak będę za mało mówił, lecz bardziej mi tutaj, bardziej się wtedy może skupię troszeczkę. Czasami będzie to wymagało większego i szybszego myślenia. Herbatka przygotowana. Wiecie co? Bije. Tak sądziłem, że tu przeciwniczka zagra. Dlaczego on tego nie jest bić? Tu, 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 tu. Tak, no bije. Jak daje? Na gońce. No oczywiście taki ruch może być. No to F6. No i będę twardo bronił pionka. A co tam? No będę bronił pionka. No dlaczego mam go nie bronić? Szach jest, szacha go nie ma, wyprowadzę tutaj, potem tutaj i jakoś będzie. Trochę ranking mi poleciał na 3 minuty, zawsze tam około 2600 się kręcił. Poszła wymiana. Okej, okay, no gońcem trzeba zagrać tutaj, takie jakieś od tego typu rzeczy będziemy próbować. Albo po prostu wymiana, wiesz. I im więcej wymienimy, w sumie tym lepiej. No pionka to ja nie byłem zainteresowany pionkiem, ale jak najbardziej mogę być zainteresowany. Tutaj, żeby zagrać tak. Pionek broni tego. Grunt, żeby nic nie podstawić. Ok, lecimy do góry. Czysty pion więcej, chciałoby się powiedzieć, prawda? Czysty pion więcej jest na czacie. No to co? Jeszcze wyżej. Taki ruch grozi. Mogę sobie scentralizować hetmana. Kolejny pion wzięty. G3 jakiś grozi. No G3. Tu szacha nie ma. A grożę matem. A, szach jest tutaj. No dobra. W takim razie chyba się zasłonię. Mata nie będzie. Dwa pionki więcej powinny wystarczyć do zwycięstwa w tej pozycji. A nawet nie dwa pionki więcej. Okej. Okay. Zagram tak, żeby mieć tu opcję albo taką. Wieża F3, co? Będę musiał tu zagrać tak. Jakiś taki ruch grozi. Już nie. Okej, okay, A5 pójdziemy. Nie, na razie będę stał w miejscu, bo też przeciwniczka musi coś grać. No i dobra, pionki idą po czarnych polach. O, ciekawe. Ja tu przepycham pionka. Wolny pion. Chociaż tu wieża się rozegra, ale może też nie aż tak bardzo. Chwila, bo ja teraz mogę zagrać sobie, przypuszczam, że tak. I aktywnie pograć na D2.
Tak, to tak. Nie no, jak tak, to tak, co ja gadam. Przecież. Koniec tu atakuje pionka. Król wejdzie tu. Okej. No dobra, ale lecimy i tak aktywnie. Właśnie, przeciwniczka się wystraszyła. Bijemy pionka. I grozi tutaj jakiś prawie mat. Chyba, że tu, to tu. No nie wiem, tak, tak. Koszonko. Dobra, mamy pierwszy punkt. Sprawdźmy, co tu się działo, jeśli chodzi o silnik. Witam, Mich Sport, witam serdecznie. Dobry wieczór, Empiri Kalpik. O matko bosko, co za nick. Język złamię. Dobrze, tu E5, tak, tak, tak. Goniec na G3, C6. A, moi drodzy, przypominam, bo tutaj mam ogłoszenie. Wykrzyknik kurs na Twitchu. Przypominam dlatego, że do 11 października można dołączyć do Szachowych Fundamentów. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie www.szachus/kurs. Będzie to też przypięte pod tym filmem. W razie czego zapraszam serdecznie. Wszystko jest tam napisane oraz informacje z webinaru też będą podpięte. Na tej stronie oczywiście. Tutaj, tutaj. Zastanawiam się, czy wzięcie tego pionka było... Ojejku, sorry. Tutaj skoczek F4, grzecznie tu i co? I skoczek E5. No i słusznie, Krzysztof wziął pionka, wszyscy zadowoleni. A nawet hetman C7 było. F6 od razu. Tak, 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 tak. No dobra, przeciwniczka bardzo dużo pomogła w tej partii. Ok. Pierwszy punkt, mamy to. Zobaczmy, jak gra. O, Polish Fighter jeszcze gra. Już nie. Janek zwycięża. Super. Firuszdża. Firuszdża jeszcze gra. Firuszdża czarnymi w tarapatach, czyżby? Jakość więcej, ale skoczek bardzo zamknięty. Bardziej. No pewnie tu będzie jakieś bicie. A tu jest strzał. Tu trzeba wymieniać. Ok. Kurczę, dobrze. Dobry jest gościu, no. Taktycznie gra świetnie. Mat grozi. No to trzeba wybić chyba. I powrót, tak jest. Hetman F7. O, król. Hetman F7 nie można było, bo tutaj... Ojej, to ja mało widzę. Ale pozycja niesamowita. Powiem wam szczerze, no naprawdę, białe tutaj szaleją. Mistrz Fide. No Firuszdża próbuje, próbuje. G4 jest. Dobrze. Znaczy dobrze, no mówię dla dobrze dla mistrza Fide. Coś tu nie gra. Oj, oj, oj. Trzeba uważać. Gdzie tu jest wygrana? Nie wiem. Czas! Czarne wygrały na czas, słuchajcie. Goniec F7, ale ruch. Jak tu to mat. Orety. Ładny mat. A jeżeli zbija wieża? To tu i tutaj. No jaha. Wow. No i słuchajcie, to jest właśnie... To jest tak zwany fart, co nie? Trzeba przyznać. W ogóle widziałeś to, co ci wysłałem na Messengerze? Ojejku. Cóż to za wiadomość była? Mam przed sobą Messengera.
Chodzi o partię z Dudą, czy z Magnusem Carlsenem w szachy klasyczne, czy na 100 partii byłbym w stanie wygrać? Sorry, zapomniałem odczytać. Myślę, że nie wygrałbym. Myślę, że bym nie wygrał. CM z rankingiem 2800. To lecimy. Druga partia. G4. Ale palę tam na B2. Jak G4 to skoczek. Tu. Dyskusyjne. O! Nawet tak nie zagrał. Nie, to wlatuje tutaj. Bez dwóch zdań. Teraz to tym bardziej. Okej, tutaj chcę wejść na F5. Chociaż bicie tego też jest całkiem sensowne. Dobra, wlatujemy. F5. Zawsze po tym biciu mogę tu trzasnąć najpierw. O, tak zrobimy. I w sumie... on może mi zbić? Nie, przepchać? W sumie może. Ale mogę tam palnąć. Jeszcze. A, on mi weźmie tu. Co ja w ogóle gadam? No tak. No dobra. To i tak myślę, że jest spoko. Tu zagrajmy. Potem tak można spróbować. Ewentualnie tak. Tego nieco silną figurą trzeba ją wymienić. Of course. No, zaatakować skoczka trzeba. Oczywiście ja nie chcę go zbić, bo tu skoczki mnie będą nieźle blokować. Tak, zagrajmy. Tu bicie i tam coś będzie groziło, nie? Tylko pytanie, czy ja tak chcę grać. No właśnie, to jest to pytanie. Chcę tak grać. Co, hetman C2. W sumie mogę tu palnąć. On mi palnie tu, ja zagram tak. Też ciekawe. Palne. Niech mi bije na E5. Ja goniec D6. To też się trzyma. Aha, tutaj i tu bije. Kurczę. Trochę nie ogarnąłem jednak. Kurczę. Widzicie, to po prostu następuje. O rety, ale się w... Tak? A, tu jest strzał. Ojejku. Chociaż nie, tak.
Tak. No musi wieżę uciekać albo bije, to ja biję tu i też tu atakuję. Więc ten pionek, co? Mimo wszystko wziął, nie bał się. Skubaniutki. Idę na całość, ale tutaj ciężko będzie chyba cokolwiek ugrać. Tutaj. Próbujmy poświęcenia. Jeszcze taki ruch ma. Bo chcę tutaj poświęcić, żeby dać szacha wiecznego. To co, nie ma wiecznego szacha? Chyba remis. Remis. No i świetnie! Haha, Krzysztof! Uratowałeś pół punktu! Powiem wam, dawno mnie tak remis nie ucieszył, nie? Okej. No cóż, partyjka była taka. Co? Skoczek bije na D5! Ale ze mnie ślepota i tak. I fantastyczna gra. Po prostu. No nie dostrzegłem taktyki tutaj. Ojejku, znowu to samo, patrzcie. Bicie, bicie. Ten cel nie był taki wcale ten mocny. I znowu E4. Ze świetną grą. Ajajaj. No dobra, ale grałem swoje. Tak, tak. F6. Ja cię kręcę, patrzcie. Wieża bije, on bije. Ja tu, on tu, ja tu. Coś takiego. On sobie leci tam, ja tu, nie? Wow, ale gra, ale pozycja. Podoba mi się, bardzo. Bardzo mi się podoba. Tak, tak. No poszło, tak. A też nie jest tak. Aha, że goniec F6 teraz, tak? Tutaj, tutaj, tutaj. To wszystko trzeba liczyć, kurczaczki. A ja tu zagram gorzej. Wieża F5, tak. Tu. Coś czułem, że tu jest nie tak. Tutaj, tutaj. Ale on poszedł na to. Hetman C7, kurczę, dobrze zagrał. Król się schował. Tutaj, D6, ja wieża F3, on miał hetmanem bicie, na B7 i wszystko u niego działa, nie? Miał kompletnie wygraną, zagrał tak, ale wieża H3 dała remis. Jeszcze zasłonięcie hetmanem, o to przegrywało? Aha, że tutaj grać w ogóle i sobie tego pionka olać, ostro. Dobra, ja z tego remisu jestem bardzo zadowolony. No i ekstra. Z gościem prawie 2800. Internetowy wyjadacz. A, tu na Messengerze, okej. Okay. Tak, tak, Michale, to ja pamiętam to, że pisałeś. Doskonale pamiętam, dzięki. Wybaczcie, tutaj sobie zerkam tylko troszkę w komórkę. Ale już chowam. Dobra, w tej porze chyba nikt nie będzie dzwonił. Partie, partie. Polacy jeszcze grają. Patrzymy szybciutko. Ania Kubicka tutaj grała, proszę bardzo. 1-0. 2862. Wow. Nice. To skrzydła.
Dobrze, czekamy sobie cierpliwie na rundę numer 3. Jeszcze tutaj, moment. To już remis. Ok. Runda numer 3. Mistrz FIDE 2769. No to go. To są te warianty, których za bardzo nie kojarzę. Niestety. Musiał grać na głowę. Co tak nie można. Ale nie, bo tu mi się zapulta hetman. Tego nie chcemy. Po prostu tak odejdę. No i pytanie, czy bić tego. Nie, to będzie chyba bardzo złe. Zagram E3. Będę grał, starał się po ludzku. Po prostu tutaj nie znam teorii, tak, żeby to dobrze rozegrać. Będę starał się po prostu bronić bardzo szybko. Koniec E2, żeby zrobić roszadę. I myślę, że tutaj będzie w miarę ok. Przejdę w ogóle tędy i tu może. Nie pozwolił mi. Skubaniutki. No zagram tak w takim razie, ale tu wtedy może uderzyć, nie? Tak. Dobra, wieża C1 z takim planem. Pewnie B5. O, to idzie teraz tak. Tu chcemy zagrać w takim razie. Grunt. Ma izolowanego pionka solidnie. Aha, leci mi tutaj na tego. Słusznie. Ale może tak? Mocno. Jak tak, to pomyślę nad tym. Czemu nie? Może mi też zbić tu. Skoczek silny w sumie. No tak, ale mogę tutaj chyba wejść. To wejdę. Zagram tak. Niech się boi. Ale on się nie będzie bał. Rozumiem. Zagram tak w takim razie. Czy coś tu podstawiłem? Mam nadzieję, że nie. Chcę wziąć tu pionka. Nie pozwoli mi. Słusznie. Muszę chyba tak trzymać tutaj linię. Skoczek może trochę mu przeszkodzić. Tak, wieżą chcę zagrać. Gońce mi bardzo złowrogo patrzą. Tu trzeba uważać na przełomy. Tak myślałem, że mi tutaj skoczek wejdzie. Pytanie, ja nie muszę chyba w ogóle tu reagować. Wieża D1. Ha, chyba coś tracę. Tutaj na końcu hetman D6 i tu pionka tracę. Ciekawe, czy dostrzeże tą taktykę. Pewnie dostrzeże. Dosyć to łatwe. No. Skoczek się zapultał, dlatego też ta taktyka jest widoczna na samym końcu. Znaczy przynajmniej dla mnie. W sumie dlaczego nie zagrałem skoczkiem tu? Ładnie by skoczek stał na D4. Zauważył. Może wszystko też do końca mi wybić. Najgorzej tak właśnie stracić pionka w taki głupi sposób. Czy ja mam otwarte okno? Nie, zamknięte, ale wytrzycho. Długo myśli. Ja bym na jego miejscu to palnął. Tu, hetman. Nie palnął. Wow. Po prostu może nie widział. Tutaj będzie lepiej, czy tu? Niech będzie tak. Tu chyba nie działa, bo tutaj bije.
Może działać. Bo kto mi zbije, grozi taki ruch. O rety. No słabo pograłem, ale nie dostrzegł też tutaj taktycznych możliwości gość. Dla mnie dobrze. Ale pograne słabo. G3 słabe było. Pionka atakuje teraz. O, chcę wymieniać. To ekstra. Różnobarwne, ok. Mam pionka więcej. To jest długotrwała, myślę, przewaga. No muszę tak. Tylko muszę to odpowiednio rozegrać. Tak zagra, co? Muszę tu. No mam pionka więcej, tylko kwestia, czy uda się to wykorzystać. Szacha mogą wtrącić, nie? Tu będę bronić. Na B5. Oj, zabrał mi tu wszystko w ten sposób. Uciekam. Aj, będzie mnie, a tu nie może mnie trzecha, dobrze. Ale pionka mi weźmie, kurczaki. No niestety. Poknociłem trochę. Tak ładnie było z tym pionkiem więcej. Zapion. No, trzeba chyba się z remisem godzić powoli. No właśnie. No dobra, to co? To mogę sobie przecież chodzić w kółko. Chyba remis. O kurczę, zablokował mi. Aj, tu? Nie, no tak. Bije tutaj. Co za pauza? O kurczaki. O Jezu, czas mi spadł. Ale jestem sierota. Czas mi spadł.
Nie, no przecież nie mogłem przegrać tej pozycji. No to remis, tak? Na czas. Ojejku, takie rzeczy mi się dawno nie zdarzyły. Oj, ale głupia porażka. Bardzo głupia. Wiecie co? Nie zwróciłem uwagi w ogóle na czas, ale jestem żółw. O, bez sensu, przyznajcie. No bez sensu, co nie? No tak głupiej porażki dawno nie miałem. Za wolny byłem. Szukałem tu zwycięstwa, ale zwycięstwa tu nie ma. Kurczę, a czy było w końcówce możliwość, czy była możliwość w końcówce? Tutaj. No nie, remis. No tak, tu nic nie ma. On dokładnie się bronił. Kurczę, czas mi. No nie, no po prostu masakra. Ajajaj, ale bez sensu pograłem. Pytanie jest, tak? Jak przygotować się kondycyjnie do turnieju, który w sumie trwa 4 godziny? Wiem, że trenowanie gry na podobny dystans nie wystarcza, przynajmniej w moim przypadku. Kondycyjnie trzeba zacząć biegać i pływać. Mówię serio. Kondycja fizyczna wtedy wytrzyma 4 godziny przy deszce. Gra w szachy to jest jedno, a kondycja drugie. Jakub Kosakowski miał wygraną z Hikaru, ale przerealizowano przewagi, pogubił się i przegrał. Szkoda. Aj, no widzicie, to jest to. A ja w bardzo głupi sposób przegrałem. Oj, jaki głupi sposób. Wiecie co? Naprawdę już dawno tak głupio nie przegrałem. Masakra. Pocieszające jest to, że te partie nie były takie najgorsze, chociaż tutaj jakieś podstawki widziałem, taktyczne. Oj, ale tak przegrać to boli. No boli. Bez sensu. Czy tam remis był totalny? Byłyby 2 punkty, a jest półtorej. No trudno. O, jest już kolejna partia. No to jedziemy. Kolejny mistrz FIDE. I D4. Niech będzie G6 tym razem. E4, proszę bardzo. Dobra, tak, ptaki ruch pewnie będzie szykowany. Aha, tutaj, no tak, muszę koniecznie. Oj, E6 to potrzebne posunięcie było bardzo. Aha, będziesz chciał mi tutaj wleść. No, świetnego skoczka. A, tu tracę pionka. Aj, tracę pionka. Właśnie. Ale boli. No dobra. Aha, tu kolejny. Czy ta wieża nie będzie złapana, jak on mi zbije? Krzysztof, po prostu, ale jesteś po prostu bambus do kwadratu. Dawno wyjścia z wora nie było. Przydałoby się. No tu muszę plasnąć tego skoczka. Zagrać tak. No właśnie, tylko że mi palnie tu. To mi się bardzo nie podoba. Ale tak. Teraz może tak. No widzę, widzę. I co z tego, że to widzę?
tu szach, no też jakieś pionki chcę pozbierać. Jako taki ruch przecież jest. To tu, co oddać jakość? Chyba trzeba będzie. Nie mogę tu zbić nawet. A nie, mogę, bo skoczek broni, okej. Ale w topa. Bez trzymanki w ogóle. Pionek będzie uciekający jego. Nocna edycja szachusiowi nie służy. No i żeby to się odwróciło. Taki ruch ma, no właśnie. To był dobry ruch z jego strony. Co, bicie tu, ma świetne pionki. Tak, tutaj plasnę. Tylko, że mi to nic nie daje, bo on ma taki ruch, a skoczek musi grać tylko tu. Kompletnie przegrana. Kompletnie. Kompletny wór. Musiałbym wieżę podstawić, żebym wygrał tę partię. Nie będę patrzył. Tragedia. Podstawka. Straszna. Straszna podstawka. Półtorej na cztery. No dobra. To teraz robimy 5 partii z rzędu do przodu. Koniec. Wkurzyłem się. No nie będzie tak. Że będę tak łatwo podstawiał te motywy taktyczne. No nie. No po prostu nie. Janek gra. O, Janek kosi. Chyba to wygrywa. A Janek gra czarnymi w ogóle.
Ciężka sprawa. Ale białe jakoś grają. Aha, tu piątka biorą. No tak. Ciekawe, czy Janek wyjdzie z wora. O, mat. Mat w jednym. No, bywa. Można przegrywać, ale nie w taki sposób, co nie. Żeby nie podstawiać, to boli. Bardzo łatwe motywy taktyczne. Jak się podstawia, to boli. Jak będzie zmiana czasu, to nocna edycja będzie się rozpoczynała o 24. Czy ja dobrze myślę? Podpowiedzcie mi proszę, czy cofamy ten czas do tyłu. Ojejku, bo ja cofamy do tyłu, ale powiedziane. Bo normalnie o 17 mamy, a jak czas przestawimy... Ojejku, pogubiłem się, dwie proste rzeczy. To będziemy mieli Title Tuesday o 16 czy o 18? Jak to jest, widzowie? Powiedzcie, proszę. Co to tak kiepsko odświeża? Właśnie. No właśnie. Czyli 24. Właśnie. Więc nocna edycja nie będzie już przeze mnie grana. Na pewno nie. Nie będę drugiej w nocy grał w szachy. Nie ma takiej możliwości. A zresztą nocna edycja chyba gram trzeci raz w życiu, coś takiego. I to do końca nie jest na przykład dla mnie dobre. Niektórzy są super nocnymi markami, więc grają sobie wtedy świetnie. No, zresztą każdy ma tam jakieś różne strefy czasowe. O, Griszczuk z Beniolus Griszczuk. Kurczę, co trzeba zrobić, żeby pograć sobie naprawdę z takimi super arcymistrzami? Chyba trzeba być naprawdę wyrozstawionym, albo zrobić 3 z 3, albo ten ranking 2700, 2800, no ale ja 2800 tutaj to nie zrobię, musiałbym mocno się nastarać. A to by było bardzo też trudne i utrzymać ten ranking. No cóż, odpowiedź może być prosta, żeby grać z arcymistrzami trzeba grać dobrze, żeby się z nimi spotykać. Półtorej punkta nie robi tutaj niestety za wiele. Szkoda tej trzeciej partii. Cały czas w głowie mi siedzi, że przegrałem na czas. Ojejku, straszne to jest. Za wolny jestem. Kiedyś to się łupało strasznie mocno. W bulety. Teraz już brakuje trochę tego refleksu. Choć na żywo lubię. Na żywo lubię grać bardzo szybko. Jakoś na żywo się inaczej to czuję. O, cześć Kacper. Jak idzie? Tym razem 1,5 punkta na 4 na razie. Tyle, że przegrałem taką partię z Hetmanem na wieżę i pionka na czas. Ok, po czwartej rundzie robi się przerwa. Mogłaby się ona zaraz skończyć, mam nadzieję. Bo ona jest zawsze chyba najdłuższa po czwartej rundzie.
Jak C6, debiut C6, karokana. Oj. No mogę zagrać karokana, no. No jeżeli będzie 4, to zagram karokana, okej. Edycja 17 była piękna, choć wynik końcowy tego nie pokazał, naprawdę piękny. No tam też jestem bardzo zadowolony właśnie. Bardzo. Dawno nie byłem tak zadowolony właśnie z Titlet wcześniejszego. No punkty tak, 6 to jest tak w miarę przyzwoicie po dobrej grze, myślę. W takim silnym turnieju. Chociaż te takie minimum 6,5 byłoby ok. No ale to takie zawsze gdybanie. Jak ja ostatnio miałem z Kacprem Polokiem wygraną pozycję i przegrałem na czas. No, wow. To chyba musiało być grubo, chłopaki. A to był król bierze na hetman król i dwa pionki. Było dobrze po południu, kumam. Dobra. Poproszę rundę numer 5. Poproszę rundę numer 5. Dobrze. Komórka mi zawraca tutaj głowę bez sensu. Piszesz, Kacprze, że jak się skupisz, to nawet umiesz grać w te szachy. No to gratuluję, no bardzo dobrze. W ogóle masz jakąś kategorię? Zrobiłeś czy nie do tej pory? Podpowiedz. Ojejku, D4. Niech już siedzi. Zrobiłem trzy ruchy w pierwszym ruchu. Okej. Okay. Jedziemy. No, po przerwie ktoś może nie przyjść. Tak też może być. No to hop. Czy ja się nie łapię tu skoczkiem w centrum? Dosyć ciekawie. Taki ruch też jest na pewno ciekawy. Co on tak gra dziwnie? Tu wprawdzie puszczę skoczka, ale F5. Tutaj chyba trzeba F5. Mimo wszystko wpuszczamy skoczka. Ale takie ruchy chyba trzeba wykonywać. Tu jest tak. Jakieś fajne rzeczy. Zagram B3. W sumie tak nie wiem po co, ale przytrzymam. Tutaj? Nie, chyba nie. Naprawdę? Tu. Wow. Nie, no tutaj sobie po prostu czekam w tej pozycji. Niech on wszystko zbija. Gitarka. Dawno nie grałem takiego prostego planu zdwojenia, wiesz. Co? Tu nie mogę? A nie, zaraz mogę przecież tu palnąć. Za free kopionka, więc wezmę. I B3 się przydało, bo obroniłem pionkę C4 przy okazji. Lecimy po swoje. Tutaj jest atak. Zawsze tym gońcem można się ładnie wycofać. No, przeciwnika to można po prostu zgnieść. Czekać. Wstawić wieżę tu, króla tu. Naprawdę? Tutaj.
Jakoś tam się wpakuję, otworzę. Wpakuję się i tu sobie otworzę linię. To wtedy tutaj zagram wieżą. No bij. Znaczy oczywiście nie musi bić, ale czekam na to bicie. Czekam na to jedno bicie. Ależ to jest samograj. Nie chcę zapeszać, ale to jest totalny samograj. Tu. Nie no, przelocie, tak. W przelocie. Tutaj chcemy to wymienić. Jest absolutny samograj. Zaraz, a może tu w ogóle palnąć? Palę tego skoczka. Ten skoczek jest mi niepotrzebny. I tak, hetmanem spróbujemy wymienić. O, jaki skoczek aktywny. Żebym się tylko to nie rozwiązał w tej pozycji. Nie, no już sobie nie pozwolę na to. Nie ma szans. I C5 mu zagram jeszcze. Zablokuję mu tutaj kolejną figurę. No bronimy, tutaj się ustawimy, oczywiście tak, wymiana, jedna skoczka i coś w tym stylu. Tu trzeba podejść królem teraz. Ojej, przecież tu podstawiam. Nie wziął, wracam. Tu już nie podstawiam, bo tu mam bicie. Nie no dobra, to tak, bo chcę tego pionka skosić. I broni mi go. Skubany. Tak. Tak, tego. W takim razie. Puścimy cię tutaj nigdzie. A nie, no to wymiana. To jest wskazane. No dawno tak też łatwej partii nie, słuchajcie, nie zagrałem. Oczywiście ona jeszcze nie jest skończona, ale już jest bardzo easy. Tutaj to będzie piękny mat. Tutaj też zresztą. No mamy to. 2,5 na 5. Ja mam drugą kategorię, a gram jak totalny dzban. Ranking mi skacze z 200 na 1880, by znów wbić 200 i ponownie zlecić na 1900. Ale to normalne. To normalne, słuchajcie, rankingami w internecie nie ma co się przejmować. Cieszyć się grą na swoim poziomie, jak się ma ambicje, to ćwiczyć i tyle. Znaczy ja, sorry, ja mam taki syndrom po prostu uczenia po prostu i czasem muszę się zatrzymać, może nie taktownie to zabrzmi. Po prostu tak mam już, ach, jak we krwi. A według co, po niektórych, to nawet drugą kategorię mógłbym zrobić. O, naprawdę? To Kacper, to rób. Nie gadaj, tylko rób. Ale nie masz żadnej chyba, co Kacper? Może na siłę gry, trzecia, druga, może tak, ale... Znaczy ja nie wiem w sumie, jak grasz teraz. Karuana Fabiano gra białymi, proszę bardzo. Figurka więcej i kosi. Ten czas. No i jak tutaj grać to? O kurczę. Hetman wleciał. Oj, 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 białe wygrywają? Niby jak? Podstawił. Wow.
Wow. Wszystko tutaj miał pod kontrolą. Janek wygrał. Słusznie. Gliszczuk. Oj, przeleciał mi Gliszczuk. Zobaczmy tutaj pierwszy z brzegu. Cóż tu za końcówka? No to co, białe powinny to wygrać. Już komputer mówi, że taki remis. Ale ja nie wierzę komputerom. Po prostu nie chce mi się wierzyć komputerom pewnym, słuchajcie. Ja nie mam kategorii, piszesz, ale chyba sobie gdzieś pojadę i zrobię. Jakie to proste, nie? Gdzieś sobie pojadę i zrobię. No pewnie, że tak, no. Naprawdę ta końcówka nie jest taka prosta? O, związanie nieprzyjemne. O, teraz to tak. Teraz to easy. Grają. Grają szachiści. Wygrana czarnych. Niesamowita. Dlaczego nie tu? Królem stąd tu. Znaczy się stąd tu. I potem tu. Nie wiem. Nie wiem tego, ale mam kolejnego przeciwnika. Co miałem zagrać? Karokana, tak? Na E4. O ile będzie E4. No nie jest E4. No, zagrajmy jakieś takie, myślę, że proste szachy. Tak, żeby zagrać tu. Oddanie tego gońca myślę, że będzie całkiem spoko za takiego silnego skoczka. No właśnie, widać, że on nie chce, nie jest zainteresowany. Może po prostu E6. Któż to wie? Taki ruch mi się narzuca. Jak się narzuca, to tak zagram. To już też motyw z pewnego debiutu. Okej. Pewnie E4. Co? Wybijamy. Ha, podstawiam tu jakość. Okej. Spoko. Teraz dostrzegłem. No trudno. Może się uda tego pionka utrzymać. Albo się nie uda. Może tym, żeby tam celować. Te wymiany będą bolesne, ale tutaj kolejnego może bym wziął. Niestety nie. Sprytnie, sprytnie. Dobra, ale spróbujemy tak. Okej, Krzysztof, skup się. Skup się. Jakby to wykorzystać? Czy w ogóle da się to jakoś uratować? Tak myślałem. Więc tak, i tu, na D4.
No chyba będę musiał wymienić hetmany. Tak zrobię. Najpierw końce. Ok. No i wymienię hetmany. Zobaczymy, czy ta pozycja w ogóle się utrzyma. Może być ciężko. Może być nawet bardzo ciężko. Ale spróbujemy. Spróbuję, żeby zagrał tak, to zagramy tak. Skoczek wtedy może mieć jakieś pole do popisu. Ale jak wezmę tego pionka, to w sumie nic nie uzyskam. Racja. No właśnie, on to widzi. Bez sensu zagrałem. Teraz ma taki ruch. Słusznie. Dobra, lecimy tak. Opcja wzięcia pionka istnieje. Pionek jest bardzo upierdliwy. No właśnie. Ale my też będziemy. Walka trwa. Aha, tutaj chcesz mi wejść. Ajajajaj. No niestety muszę bronić. To bolesne. Taki ruch jeszcze mnie interesuje. Wtedy mam tutaj strzałkę. Ale on to widzi. On to widzi. Właśnie. Niestety on to widzi. A jakby się udało tu zagrać i skoczek F5, to też jest jakiś punkt zaczepienia. Fajny. Tutaj skoczek. O. Właśnie. I moglibyśmy się... Czekajcie, tu. Nie, muszę tak. Oczywiście on może wybić. Wtedy będę walczył remis w wieżówce, a może nawet coś więcej. Okej, tak, tu. No biorę tego wolnego. No tutaj. Kto wie? To nie jest chyba takie proste, żeby to wygrywać białymi. Tak, tutaj grozi jakiś ruch. Tutaj to tu. Ja wiem. Tu. Tu. Chyba tak trzeba. Musi wieża E4. Tutaj z szachem. Z szachem kolejnym. Z kolejnym szachem. Szach, powrót. No i niech się męczy. Pytanie jest takie, czy jestem w stanie to wykorzystać. On mi może związać? Nie, bo tak dostanie plombę. Szukamy opcji jeszcze jakiejś, żeby go tutaj oszukać. O, a może tak? Dlaczego by nie? Właśnie. Chyba uda się oszukać? Muszę chyba tak. Muszę tak. Mata wprawdzie nie ma, ale pionka jednego biorę. Tu grozi ruch. Mało czasu. Dobrze, niech się spina. Kolejny szach. Będzie. Okej. Ojejku, tutaj, tu muszę.
Ojejku. Ale zbambuczyłem. Remis mam. No dobra, nie będę się wygłupiał. Gość umie chyba remisować takie końcówki. No pewnie, że podstawiłem. Piszecie, że zaraz tak powiem. No podstawiłem, no. No tutaj podstawiłem, ale i tak ta pozycja, zobaczcie, jest oceniona przez komputer jako całkiem, całkiem. Ale co tu lepiej trzeba było zagrać? Hetman C7? Co ta wymiana jest zła? B4 trzeba grać od razu. Wieża zagrała. No tak, skoczek bez sensu. Że wygrana to jest taka łatwa. Co on tu lepiej mógł zagrać? B5 i co? I wieża C1, tak? Przytrzymać pionki, poczekać na rozwój sytuacji. A, przytrzymać napięcie. Dobra, ile mam w ogóle punktów? 3 punkty na 6, tak? To jest siódma partia. Siódma. Ok. Lecimy. Dużo remisów, jak na mnie. Za dużo. Ale przynajmniej po walce to się liczy. No i co tam, panie przeciwniku? No, co? Gość poszedł zrobić sobie herbatkę. Ach, lekkie punkty. Nie lubię tak wygrywać, to już wiecie, ale punkt to punkt może być. Nie, to już nie ode mnie oczywiście zależy. No, jeszcze punkta nie ma. Półtorej minutki mu zostało. Sprostowanie do czasu zimowego. Z 23 zrobi się 22, mi się pomyliło. A, okej, okay. Czyli ojejku, to wcześniejsze title Tuesday o 16, to ja nie będę mógł grać. O 22, ewentualnie 22, 24. Wolałbym te wcześniejsze pykać. Okej, okay. To muszę pomyśleć, poprzestać. A to dopiero w październiku za miesiąc, nie? W październiku za miesiąc. Już mamy październik, sorry. Za niecały miesiąc. Co 20 parę dni chyba jakoś tak. Nie, czy za... Co 3 tygodnie? No, coś w tym stylu. Kiedy jest zmiana czasu? Nie pamiętam. W każdym razie już niedługo, no. 29. Okej. Okay. 29. Kurczę, no jak to komplikuje w ogóle w grafiku zajęcia. Zajęcia, czyli granie tajtleta. Granie kotleta, moi drodzy. Coś trzeba wykombinować.
I co, mistrz Fide dał mi tutaj odpocząć w rundzie numer 7. Brak połączenia. Rozumiem. Wygrałem. Czy będę na MP w Lublinie? Mistrzostwa Polski nie są w Lublinie. Aha, mówimy o mistrzostwach Polski szachy szybkie. Proszę o szczegóły, Rafał Kone. W Lublinie nie będę, jeżeli o to chodzi. Do Suwałk się wybieram. Na Mistrzostwa Polski błyskawiczne w połowie października, już za niecałe 2 tygodnie. Mam pytanie, jak dotąd grałem tylko w internecie, na Liczesie, mam ranking oscylujący w okolicach 200. Jaki jest to mniej więcej ranking na żywo? Myślę, że to jest około drugiej kategorii, na pewno 1800. Tak strzelam. Dobra. To już nie było nic ciekawego. Zobaczmy partię. Gdzie jest nasz Jan Krzysztof Duda? Zobaczmy, jak gra Janek. Janek białymi. Bierze G5? Nie, wymienił. Bierze, to musi bronić pionka. To jest uciążliwe. Z gońcem by się przydało coś zrobić. Jak to się łatwo patrzy, słuchajcie, jak ktoś inny gra. To się bardzo łatwo patrzy. No tutaj myślę, że białe nie są jakieś zagrożone szczególnie. Tutaj to tu może być ruch. Aha, tędy może być akcja. Aha, tutaj to w ogóle też może być obrona. Dokładnie. A3 nieprzyjemne. Przepchanie. O, sprytny ruch. Czasami są takie motywy właśnie w biciu. O, sprytne posunięcie. A kto ma lepiej? Wydaje mi się, że czarne mogą już mieć lepszą pozycję. Aha, tu jest silnik, w ogóle się tym nie sugeruje. Silnik odłączamy, nie sugerujemy się. Czarne próbują tę partię wygrywać. Przepraszam, emocji, ziewanko się włącza. No myślę, że Janek tutaj myśli o remisie. Co, król podchodzi, tu się broni. Król podchodzi, wow. W ogóle może taki ruch działa? Nie, nie działa. Aha. Skoczek wejdzie tu, chyba że ten wejdzie tu. Ciężka pozycja chyba białymi. Co? Tutaj trzeba grać. Potem wrócić. F5 chyba nie było najlepsze. Teraz może tu się białe przedostanie, tak? A wieża idzie aktywnie. Okej. Okay. Sprytnie. Wieża A4. Skoczkówkę Janek sobie wymyślił, żeby będzie lepszą. Ha, bo tu będą motywy skoczek B5. I tutaj, i tutaj. Jest to prawdopodobne. Ależ on wychodzi z tego worka. Skoczek B5 zagra Janek. A jednak nie.
Tutaj. Ależ sprytnie przeskoczył. Cudownie to zrobił. Szach. Nie no, Janek Majstersztyk. Wow. On to wygra, słuchajcie. Nie wiem jeszcze jak, ale wygra. Na tym czasie on jest mistrzem. Szach, tu będzie szach. O, Janek pionkę podstawił. To jest czas jednak. Gdzieś tam oszuka jeszcze go. No bierze. Niestety. No właśnie. Niestety. Aj, czarne pobiły tych pionków mnóstwo. Szach. Podstawił czarny. Może Janek uratuje pozycję. Nie uratuje. Zremisuje to. Jestem pewny. Ależ partia. Niesamowita. No i remis. No to świetnie, no. Co? Nie chcę brać pionka? Nie no, ma jaja, chłopak. No dobra, no. Ale partyjka, wow, naprawdę. Fuf. To, co Duda wyprawia w szachach, to jest niesamowite. Niesamowite, naprawdę. Dobrze się patrzy na jego grę. Ładnie wyszedł z tego. No i to jest wielka sztuka. W ogóle lepszą umiejętnością w szachach jest chyba obrona niż atak. Znaczy, bardziej przydatna. Jak potrafimy się dobrze bronić, to możemy być bardzo silnymi szachistami. Zdecydowanie tak. Tigran Petrosian, świetny defensor. Okej. No to lecimy z jakimś mistrzem międzynarodowym. Niech będzie to samo posunięcie. Podstawiłem, a nie, skoczka na A6 mam na szczęście. Bo tutaj myślałem, że już wchodzi. No i co? Mamy tutaj fajne opcje. To zawsze skoczek wraca. Tutaj też można zagrać. Goniec F4 chyba nie było najlepsze. Mam nadzieję. Chcę palnąć go. Dlaczego nie? No bo tak zagrać. Będzie tak. Pewnie F4 dostanę. Zauważyłem. Niestety. Przykre dla mnie tutaj wieści. Pion mniej, taki czysty. Kosmos. Po
prostu kosmos, jak tak można po prostu podstawiać, tego po prostu nie rozumiem. Muszę zbić skoczka. Muszę zbić skoczka, nie mam wyjścia. Zagrajmy. Zbije mi tu. Nie zbił. To dobra wiadomość jest. Dobra. Będzie A3 pewnie. A, i to będę musiał wymienić. Kurczaki. No to wtopa. Niestety wtopa. Było 8 partii, mam 4 punkty, 3 partie do końca. Co z tym zrobimy? Na pewno dogramy. Ale bez polotu. Kurczę, ten wariant mi się wkręcił z biciem na D4 i jakoś tak dziwnie go rozegrałem znowu. Po raz kolejny w topka. Popatrzmy na najlepszych. Janek gra kolorem czarnym. Odważnie. Co? Król F6? A tu zagra hetmanem na E3, zobaczycie, po szachu. Na bank. Haha. Właśnie, to jest cały Jan Krzysztof Duda. Potrafi poświęcać hetmany. Tylko tu się robi problem, chociaż nie, tutaj trzeba chyba iść i tam jest jakaś opcja wiecznego szacha, tylko pewnie remis go nie interesuje, ale będzie musiał. A nawet nie, bo może pionek dojść. No szacha trzeba dać, Janek. Janek szuka wygranej. Niestety chyba tu coś nie wyszło.
Mógł oczywiście remisować, ale to jest właśnie ta ambicja, widzicie? To jest ta ambicja Jana Krzysztofa Dudy. No niestety, tutaj. Tutaj jest ciężko. No tak. Jankowi też nie idzie. 5,5, nie? Lekko nie ma. No dobra. Finisz byłby, mam nadzieję, że finisz będzie dobry. No kurczę, ta siódemeczka aż się prosi dzisiaj. O Stamford Gambit. Musisz mi przypomnieć, jak ten Gambit idzie, dlatego że z nazwami takimi dzikimi nie obcuję, jeśli chodzi o nazwy gambitów czy tam debiutów. A na pewno go nie gram, więc przypomnij ruchy i co o nim sądzę, to zaraz powiem. A też na pewno wszelkiego rodzaju gambity są dobre do rozwoju. Gambitowo, ostro, gdzie trzeba taktycznie myśleć, to jest zawsze dobry pomysł. Co za końcówka, jak to silnik ocenia? Teraz już źle dla czarnych. Fajnie sobie czasem pomilczeć. Nie mam nic mądrego do powiedzenia, to sobie pomilczę, słuchajcie. Taki nastrój. Nocny. A Hikaru jak maszyna, 7,5 na 8. No, zresztą u nich chyba nie ma nocy. Mam na myśli tu Stany Zjednoczone. W sensie...
A w sumie nie wiem, czy w jakim stanie, jak to wygląda. Chyba we wszystkich, nie? Nie znam się, w sumie nie interesowałem się tam za bardzo, jaki tam. Wiem, ile tam 7 godzin jest różnicy? Coś takiego? Może zrobili bardziej pod publikę amerykańską te godziny turniejów. W sumie zagrać 22 rundy, słuchajcie, z silnymi zawodnikami też nie jest to tak prosto kondycyjnie. W przeciągu kilku godzin, nie? Nie to, żebym się usprawiedliwiał, absolutnie nie, tylko tak sobie gdybam. Przerwę w nocnej edycji wykańczają najbardziej. Dawać tu rundę numer 9 w tej chwili i to szybko. Panie Czeskom. Turniej się zawiesi? Nie, myślę, że nie. Jedziemy.
Talent bierze tu, tu i tu. Koniarze bez sensu. Bita gram B4. A, jedna chwała. No skoczek stoi tutaj źle. Wieżę chyba trzeba przestawić tak skoczka. Ale się ptaszynka zamyśliła. Podstawił. Bardzo ładnie podstawił. O, kolejnego pionka. Tu skoczek wejdzie. No dobra, zbije to. Jedziemy tutaj. Teraz to już wybije cokolwiek. I wstawię skoczka do środka. Pionki wygrywają same. Spróbować wyjąć tutaj już nic, nie trzeba mocno działać. Ok. Dobra, to idziemy chyba tak, nie? Mimo wszystko C7. Pionki idą, bronią się ładnie. A, w sumie można było ciapnąć tutaj. W sumie tak zrobię. Do mata będzie grał? No chyba nie. Dobra, piąteczka wleciała. I idziemy oglądać lepszych. W ogóle Hikaru Firuzja, zobaczmy ten pojedynek. What? 21 ruchów Hikaru złożył? I to w Karokanie? Jak to możliwe? Tak, tak. Czy Karokana Firuzja gra bardzo dobrze? Tu się zaczęło. O rany, figury zaczęły się rozgrywać fantastycznie. I długa. Ojej, Hikaru sobie pozwolił na coś takiego, żeby mieć szachowy tutaj figurowy do rozwój. G5. Ale po prostu ruch, jaki kozak. Ja bym, w ogóle do głowy by mi nie przyszedł taki ruch. O co chodzi? Wow, i tu i Hetman też cię na litość boską, co ten dzieciak wyprawia. I tu jeszcze wleciał, że wie, że
Tak po prostu sobie gra. A jak tu? To mat, tak? Prawie. O rety. Nie, po prostu Armagedon. Że też on to wyliczył? Ale koks, nie, no niesamowity. Co? I tutaj zagrał i poddał, tak? No bo co? Tutaj, tutaj, tutaj. Koniec partii. Jaka partia? Masakra. Nie no, masakra. Co to było? Naprawdę nieźle. No zobaczmy. Bortnyka. Biały mi. No i co? Wygra na białych pionek więcej. Znaczy wygrana? Możliwe. Czy białe próbują oczywiście wygrywać tę pozycję. Wieżówki to są wieżówki. Aj. Mat! Ale załatwił gościa. Wow. Nieźle. To są specjaliści. Karuana prowadzi, Wirusz 8 na 9 i Karu teraz przegrał, a mógł być liderem, tak? Gdyby wygrał. No gdyby wygrał. Patrzmy tutaj. Pojedynek polskiego zawodnika tutaj to remisik. Raczej. Mógł tego pionka brać. Przegrałem, jak będą w ten sposób grać. Aha, tu go nie trzyma cały czas pozycji. Nie, no nie przegrają, co ja w ogóle gadam. Coś się ubzdrało, że król może iść tędy. CM, z którym grałem, jest wysoko? Możliwe, nie zwróciłem uwagi. Okej. O, ale ciekawa. Końcówka bardzo ciekawa. Runda numer 9. 10, sorry. Runda numer 10.
A, trzeba się zastanawiać tutaj. Są jakieś groźby, które teraz zwróciłem na to uwagę, ale tutaj się nic nie dzieje. Dobra, roszadę kiedyś trzeba zrobić, nie? Ile C8? Chodź, a nie, bo tutaj mam strzałkę. A5 poszło. Dobra. Skoczek zdąży wrócić. No niech będzie tak. Tutaj chyba trzeba zbić to pionkiem. Tak mi się wydaje. Rzuć to kiepski ruch, ale trzeba próbować. Niedługo, więc tutaj dobrze. Opcja wymiany, tak. Nie. Jeżeli tu, to niech sobie tam bije. Ale jest blitz. Okej, to tak. Tu musi zagrać. Bardzo możliwe. No to tak. Jeżeli tu, to odchodzimy. Okej. Próbujemy dać mata. To ciekawe zagranie jest. O, do tego się nie spodziewałem posunięcia. Uciekam tu spod jakichkolwiek pułapek. Kurczę, bardzo niewygodnie mi tutaj zaczyna grać. Tak może. Król odsłonięta, ale wieża broni. Tak, będę chciał zagrać. H4? Po co H4 w ogóle zagrałem? No okej. Tutaj jest atak. No kumam. Kumam, czacze.
Chyba mam lepszą. Spróbuję to po prostu wygrać, tylko jeszcze nie wiem jak. Zagram jakiś taki ruch, żeby czegoś nie podstawić. O! A tutaj? No spróbuję, zaryzykuję takim posunięciem. Tutaj. No właśnie, nie wiadomo jak to wygrywać. Dobra, tam niczym nie ryzykujemy chyba. Remis to będzie, remis, remis. Niestety. Remis, a może jeszcze przegram? O kurczę, ja to przegram. Nie no, może nie. Dobra, tak muszę grać. Przegram to jeszcze, tak to ugrał. Jest masakra jakaś. Przegram to jeszcze, kurczę blade. Wiecie co? No po prostu jestem zdolny do przegrywania takich końcówek. To jest dramat ludzki, po prostu dramat szachusia. Nie, po prostu jestem genialny w przegrywaniu takich końcówek. Po prostu genialny. Jak można było przegrać remisową końcówkę, albo w której napierałeś jeszcze? Jak to jest w ogóle możliwe? O, gramy z panią Malczewskają. Super. O, też pierwszy raz w życiu gram, także bardzo mi miło. Ok, no to co? 5 punktów mamy. Gramy swoje. Jakieś takie dziwactwa. Pogram, co ja mogę innego grać, jak nie dziwactwa.
Skoczek, a nie jest uwięziony. Dosyć ciekawie. Aleksandra Malczewska. Malczewska. No ładne posunięcie, ładne, nie powiem, że nie. Tu spróbujemy się dostać. O! A tego nie widziałem. Pytanie, czy... Właśnie, pytanie. Czy skoczkiem nie będzie fajne? Czy tak nie będzie też dobrze? Nie będzie tak. Niech mi ktoś powie, dlaczego ja gram bez roszady. Bo mogę. O, to ciekawy ruch. Jakość zdobędę, tylko cena tej jakości jest chyba kiepska. To muszę tu wziąć i chyba otworzyć pozycję niestety. C5. W ogóle jeszcze mogę roszadę zrobić. Roszada będzie zabójcza. Oj, szach. Aha, czyli oddanie jakości z powrotem. No dobra. Szach może nastąpić. A nawet jeszcze lepiej. Okej. Okay. No jestem jechany. Jestem totalnie jechany. Wieża tu by się przydała, co? Ale ładny ruch. A to mata dostaje. Tutaj i mat, no. No dam tę przyjemność naszej zawodniczce. Ale dostałem bęcki. Ale nie musiałem, bo pozycja była mega zwariowana. Już te dwie ostatnie partie, naprawdę, jeszcze ta przedostatnia. Nie wiem, dlaczego ja przegrywam totalnie remisowe, a jeszcze w ogóle napieram, kurczę, przeciwnika. To bardzo boli. Zobaczcie, że tą świetną grę. Co, trzeba bić w ogóle skoczka teraz, tak? Bardzo możliwe. To C5, jakie podstawowe, fajne posunięcie w ogóle. Tutaj potem skoczek wchodzi. Miodek. Tak, tu podstawiłem. No podstawiłem taktyka. I tu się sypnęło. Ładnie zagrała. Ładnie, ładnie, to trzeba przyznać. No tutaj ja wiedziałem, że bez tej jakości jestem słaby. Oczywiście, a tu już w ogóle się zaczęły cyrki. Ale ładnie, chyba na 7. Ładnie znalazła. Dobra. Moi drodzy, dziękuję. Dziękuję za uwagę. Tym razem 5 punktów edycji nocnej. Ale mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dzięki. I na razie, do zobaczenia.